No to do spania. Już jestem wysikany na 153 strony i sposoby. No to... Co? To jest pod dachem. Śmieci zostają. One tam są dobrze zakotwione. Nigdzie nie polecam. No, ale obrazu mnie, kurwa, robale. No, masakra. A nic nie gadałem, bo w paszczy trzymałem kamerę. Także to jest idealny czas, żeby uciekać. Co? Teraz to już tylko trzeba ją otworzyć na tyle, żeby można było tam wleźć. Ale jeszcze muszę odejść. Musiałem odejść stamtąd na chwilę, niech one tutaj przylezą za mną. A później niech się ode mnie odczepią już. No, żeby sobie robactwa nie wpuścić, bo później będą żarły całą noc w środku. Do upadłego. No, aby była moskitiera na twarz, ale jestem mądzią. Tak jak ostatnio rękawiczki, tak teraz normalnie moskitiera, a jakbym miał Whistlera, to bym miał moskitiera. Bo ten jest wrzucony przez cały czas z boku w plecaku, fuck. Dobra. Lecimy, już powinno być na tyle miejsca, że uważa od razu ze strzału. Tak. No, do moskitiera. Tylko trzeba zawsze uważać, żeby wejść na pewno w moskitierę, a nie w podpinkę. I tu w sumie na tym etapie już jest dobrze sobie opuścić spodnie. Wszystkim będzie łatwiej i lepiej. Trochę tylko tak, żeby z dupy zlazły. I pyk. Do środka tutaj jest jak normalnie, jak na choince. Ale to się zaraz ogarnie. Będzie się zapewne dyndać wszystko. Ale co? I teraz jak już są kopyta w środku, to ściągamy moskitierkę ze ściągaczem. O, buty dobrze, żeby były czyste w miarę i bez ostrych. O, nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Dobra. No to już jesteśmy w domu. Buty. Buty były przyniesione nowe. To się został taki wieszaczek po nich, który ogólnie dobrze działa. Pyk. I leci sobie tam. Buty już wiszą, można jeszcze sobie przesuwać na takich węzłach. Dość ciasny, żeby to nie jechało. Dziory. To sobie po prostu tam te można zahaczyć. Będzie to wyjechane. No nic, zobaczymy. No i tu już de facto jesteśmy bezpieczni. Do buta można wsadzić. Aha, a pęcherz niezakręcony, no to nie było zbyt mądre. No, pęcherz, jak siki to wygląda, ma taki kolor. Teraz jest git. Można sobie właśnie chińską lampeczkę odpalić. Ten pochwunek tutaj nie jest jakiś konieczny. Ciepło jest. Ile mamy?
18 stopni. Ciepluchno. Dobra, koszulkę sobie wsadzę tu. Tam jest jeszcze fajek. Spoko. Jakiś mój tu wacek nie wyskoczył, bo będzie po ujęciu. Czapę można ściągnąć. Od razu ten do światła, to się okaże, czy są jacyś ci bandyci latający. Smycz będzie potrzebna do kamery. Żeby ją zapiąć i zabezpieczyć, ale to chyba będzie bardziej tutaj. No bo to sobie tam można z pierwszego rozplanować, a tu co jest truchło. Mucha, co tu ją wcześniej ubiłem. Spodnie. Teraz jest akcja. No ale to normalnie właśnie, jak były opuszczone już wcześniej, to teraz się po prostu ściąga. I co, i teraz będzie pasowało? Tak, i na spodnie to jest metoda najprostsza z możliwych. Po prostu zapina się przez rozporek i to jest tyle. Później jedna nogawka na jedną stronę hamaka, druga na drugą. Cześć pieśni. Tylko dobrze sobie zasuwać wszystkie kieszenie, żeby nic nie wyskoczyło. Pyk. Jedna strona, dziękuję. Druga strona. Odsunięte tam. No, jakieś paprochy były. Jeszcze bluza. Normalnie jak w reality show. Telefon, to jest telefon odwieszę chwilowo. Na razie. No, ale by była bieda bez tej bluzy. Łojoć. Bez kiciu. I to teraz ja jej nie robię. Jest jedna. Czuję, że mnie opaliło. No. Taki wieczór nad jeziorem i słońce. Nic. Nie chcę zmarować. To później trzeba cierpieć. To chyba nie za zdrowe jest to takie. W ogóle. No. Prawie. Dobra, na razie sobie tutaj ten podsuwam. Wszystko, kolejność będzie losowa. I to już operacja jest normalna.
obieramy sobie kieruneczek. O, wszystko, co tam w ogóle mogłoby nam przeszkadzać, jest sobie gdzieś tam daleko. To jest taka czynność, która na bańce może słabo wychodzić. Może być co najmniej krócki. No, kombinują ludzie. Włażą do śpiwora, to znaczy włażą na zewnątrz i dopiero do śpiwora. Ludzie to takie tytlane, przecież to ludzie, to do łóżka wchodzimy. Pyk, to napykałem. Tak? Nie, no dobrze. Tu tam jest jeszcze grzybniejsze, ale to taki typ śpiwora. To śpiwora. Śmietany śpiwór. I dobra, i teraz jeszcze jeden kapelusz, kapelusz pod dupskiem. I kapelusz sobie daje właśnie do tego, do... Pod ten, pod kaptur się znaczy. I on tam na środek fajnie wchodzi głowa. I takie całe mycyje, włożenie do hamaka. Lampeczka sobie może być tam. Na pewno kamera pewno też poleci tam. Przewieszę sobie tylko napój. Popić się będzie chciał, nawet już sobie zaduldam. A w ogóle fajnie się pije w hamaku. Bo jest się niżej niż wór i leci. Samo nie trzeba duldać jak kapluwa. Latarka w zasięgu jest. No, ale tutaj musi być przekładka. Minimum raz. Bo jak nie, to właśnie ta różnica ciśnień zrobi nam tak, że... będzie podciekało delikatnie i co? Efajka. Także efajeczka i tutaj jest hit. Znaczy hit i kit. To jest sznurek do zaciągnięcia moskitiery. Dobrze jest sobie mieć go pod ręką, żeby rano tam za nim nie kopać, nie nurać, żeby wyjść z hamaka, więc ja sobie go przywiązuję. Tutaj robię sobie taką pętelkę i tutaj sobie można normalnie PDF-a włączyć. Nazywa nie audio, e-book. O, to znaczy e-book, no to nie wiem czy tak, no ale PDF-a i sobie można czytać spokojnie. Jak normalnie w telewizji. A tymczasem tyle. Dzisiaj 35 kalorii spaliłem, no. To fest. No i co, nie ma co już chyba więcej truć. Napój jest, wszystko jest, e-papieros, tutaj sobie zaraz chwilkę pomacham, jest. Sobie jeszcze porozmyślam troszkę. Żeby mnie coś naszło, to może jeszcze coś powiem. Dobranoc! Ale brzęczy dookoła. Nie wiem, czy
słychać. Ale nie mam takiego podobnego humoru jak wczoraj. Mniej mi dzisiaj doskwierały. Co nie oznacza, że nie doskwierały.